Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam, witam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, BitHub Flash, codziennie o godzinie 19.00. Dzisiaj mamy wtorek. 13 października 2020 roku. Wiemy, że ostatnie studio BitHub było w ostatnią niedzielę i teraz już został kolejny materiał nagrany i pojawi się w kolejną niedzielę z osobą, z którą miałem przyjemność rozmawiać przez prawie godzinę 45. I dowiecie się na temat tradingu i innych rzeczy. Czy Bitcoin, czy może Alty. Co oznaczają DeFi dla tej osoby, więc już teraz zapraszam na niedzielę na godzinie dziewiątą, gdzie godzina 45. Wow, troszeczkę tutaj będzie tego czasu. A my przejdźmy od razu tutaj do kryptowalut. Zobaczmy co się dzieje na bitcoinie. Bo wiemy, że w ostatnim momencie też złoto tutaj spadło. Sprawdziłem sobie bardzo szybko, bo na Twitterze ktoś dodał wiadomość: złoto z 1924 dolarów nagle potrzebowało na 1888. W tej samej chwili od razu sprawdziłem bitcoina i faktycznie bitcoin też spadł w tym samym momencie, ale w ostatniej godzinie już tutaj się odbija. Oby nie była tak korelacja dokładna ze złotem naszego Bitcoina, bo w tym momencie mamy 11 400 dolarów, mimo tego, że na 24-godzinnej skali mamy 70%. W dół, a jeżeli chodzi o projekty, które sobie najlepiej poradziły, to jest 0x 8,3%, Bitcoin Cash 5,7%, Ocean Protocol 5,3%, czyli te starsze, można powiedzieć, projekty tutaj dzisiaj królują. A te, które sobie gorzej poradziły, to jest Nest Protocol minus 9,6%, REN minus 9,2%, Monero minus 5,6%. Tak jak mówiłem, ktoś tutaj na złocie dodał, Wykres, żeby się modlić za Petera Schiffa, jeżeli to złoto oczywiście spada, ale spokojnie, dopiero jest początek. O tym też mówił Bob Lucas 9 października, czyli zobaczcie, 13 mamy dzisiaj, 4 dni temu, jeżeli byśmy posłuchali, a Bob Lucas naprawdę ciekawe tutaj wykresy daje nie tylko na temat bitcoina, ale też złota, że na razie nie jest przekonany do tego wzrostu złota, dopóki cena nie przebije 1955 dolarów. Nie przebiła, spadliśmy nieco. Niżej. A w ostatnim wykresie sprzed dwóch godzin mówi, że tutaj w tym październiku może być niezdecydowanie do tego co się dzieje też z wyborem prezydenckim w Stanach Zjednoczonych, więc nawet tutaj dobra pozycja na shorta się szykuje do 1800 dolarów. Tutaj zapraszam naprawdę na Boba Lukasa, ma też informacje na temat bitcoina tego czteroletniego cyklu, 37 minut wcześniej przed audycją też tutaj dodał, że na razie czteroletni cykl wygląda tak jak należy, nie należy się spodziewać niczego innego, i te osoby, które są niecierpliwe z tym ruchem, pamięta o osobach niecierpliwych, którzy majsterkują przy swojej wysokości pozycji. I zawsze należy ten zrobić krok z tyłu. Chciwy, myśląc, że jest to handel wolny od ryzyka, to to nie jest po prostu taki handel. Nadmierna pozycja staje się zbyt duża, aby ją obsłużyć i emocje, słabe wyczucie czasu i słabe podejmowanie decyzji może doprowadzić do naszej porażki przy hodlowaniu bitcoina. Zauważa Bob Lukas, pamiętajmy. Także to jest ta jego strategia czteroletniego cyklu, i jesteśmy na razie tutaj na dobrej drodze. Czy wracamy do AIo? Na Twitterze ostatnio CryptoDiffer dodał informację o tym, jak sobie radziły do tej pory te wszystkie projekty na Binance. Możecie oczywiście sobie spauzować, sprawdzić na spokojnie, które projekty najwięcej dały nam zarobić, ewentualnie na Binance. Z drugiej strony pamiętajcie, że może to być krótkoterminowy trend, Oby to utrzymało się jak najdłużej, bo wiemy, że DeFi na razie trwało dwa miesiące niecałe i wróciliśmy do podstaw. Może to nie jest jeszcze zakończony trend w przypadku DeFi, a czy IO i powrót, no tutaj musicie odpowiedzieć sobie sami na to pytanie. Jutroday nie wszyscy myślą, że zakaz pochodnych giełd FCA w Wielkiej Brytanii będzie zły dla Bitcoina. Wiemy, że od 6 stycznia 2021 roku firmy kryptowalutowe działające w Wielkiej Brytanii będą miały zakaz oferowania wyżej wymienionych produktów. Chodzi oczywiście o Granie na dźwigni pochodne, e, zakaz nie dotyczy zwykłych oczywiście kryptowalut, czyli kupna zwykłych kryptowalut. Jedna osoba też tutaj twierdzi, że może mieć to dobry wpływ dla Bitcoina, bo mamy tu Majka Majersa, dyrektora do spraw informacji w pełnej regulowanej platformie arbitrażowej ArbiSmart. Który przedstawił to następująco, myślę, że w dłuższej perspektywie powinno to mieć pozytywny i byczy wpływ na cenę bitcoina, ponieważ jeśli inwestorzy nie wpadną w oszustwa, nie będą narzekać i nie stracą środków, którzy zamierzali zainwestować w bitcoin i krypto. Ostatecznie ich środki pójdą na aktywa kryptograficzne, jednocześnie powodując wzrost cen i mają wtedy wyższą użyteczność. Majers dalej twierdzi, że wiele kryptopochodnych firm jest oferowanych przez organizacje przestępcze i firmy. Widmo oszukańcze, których głównym celem jest zabranie funduszy inwestorom i nigdy ich nie oddanie. Te praktyki w branży są okropne i mogą ją niszczyć na dłuższą metę. Coindesk, to co nas teraz interesuje, to jest to, co się wydarzy, i wiem, że pytacie też w komentarzach, przed i po wyborach prezydenckich. tak? I yy, tak naprawdę ci, którzy mają bitcoina, dowiadujemy się z tego artykułu, że nie mają się czego obawiać, bo gdyby został prezydent Donald Trump znowu wybrany to prawdopodobnie będzie kolejny stimulus. Mimo tego, że to Donald Trump nie zgodził się na pomoc rzędu ponad dwóch bilionów dolarów, on chciał około półtora, bo nie chciał dać różnym stanom, jeżeli geopolitycznie śledzicie, co się dzieje, nie tylko słuchacie mediów głównego nurtu, to po prostu parta demokratów chciała też pieniądze na stany, które są zarządzane przez demokratów. Te, którym grozi bankructwo. I Donald Trump nie wyraził zgody na tak wysoki stimulus, ale potem dowiadujemy się w tym artykule, że jeśli Trump wygra w listopadzie, prawdopodobnie nadal będzie wspierał wydatki stymulacyjne lub łatwą politykę pieniężną rezerwy federalnej. Więc widzimy, w którą stronę tutaj idziemy z tymi wyborami. Jeżeli by wygrał Donald Trump, to i tak będzie do druk. Ja bym tutaj się wspierał z tym, ale może taka informacja, oczywiście też być, a demokratyczny pretendent Trumpa z drugiej strony, czyli wiceprezydent Joe Biden wprowadził swój własny program o wartości 5,4 biliona dolarów, który obejmuje zwiększenie środków z budżetu na edukację mieszkania, opiekę zdrowotną, płatne urlopy i naprawę rozpadającej się infrastruktury, czyli też będzie prawdopodobnie do druk. A co się dzieje, jeżeli jest do druk dolara, wtedy Bitcoin radzi sobie świetnie. A kiedy byśmy mieli mieć taki dodatkowy stymulus, jedna z osób, która pracuje dla Morgana Stanley'a, powiedziała w poniedziałek z CNBC, że bez względu na to, kto wygra wybory do pierwszego kwartału, będziemy mieć dodatkowy bodziec. Może gdzieś tutaj na początku lutego nawet kolejnego roku. A wtedy dolar i złoto pójdzie wyżej. Bitcoinist. Bitcoin powinien przygotować się na kolejny ruch w górę, ponieważ duża podaż Tetera czeka na wejście na rynek. Niezależna firma zajmująca się analizą rynku stwierdziła, że podaż Tetera wzrosła ponad 50% od sierpnia 2020 roku. Chociaż mogło to spowodować 18% odbicie cen na rynku bitcoinów, miesiąc później jego faktyczny wpływ na kurs spot kryptowaluty pozostaje jeszcze nieodkryty. Czyli widzimy, pokazywaliśmy w zeszłym roku te wykresy o Teterze. jeżeli Tether tutaj Podnosił swoją kapitalizację, zaraz Bitcoin podnosił się też z kapitalizacją Tetera. Na razie tego nie widzimy, czyli nie mamy odkrytej tej wartości Bitcoina za pomocą tego do druku Tetera. I prawdopodobnie tutaj zauważyłem w tym artykule bitcoiniście, że może tutaj czeka nas dodatkowy wzrost, więc to jest na pewno ciekawe. Ja tu też dodałem tweeta od Kasa Sea, który mówi 6 miliardów do druku Tetera w ciągu ostatnich 90 dni. Przy tym tempie do 2021 roku powinniśmy osiągnąć sumę około 20 miliardów kapitalizacji całego Tetera. Jeszcze będzie brakować troszeczkę do Ethereum, ale nie wiemy jaka będzie cena Ethereum też wtedy, tak? Więc skupiamy się na tym, czy ten dodruk Tetera w ostatnich miesiącach spowoduje kolejny dodruk ceny Bitcoina. Tutaj musicie odpowiedzieć w komentarzach, czy się zgadzacie z tą tezą. Jeżeli chcecie śledzić na Twitterze dodruk, Tethera w tym przypadku jest takie konto o nazwie Not Tether Backup Printer Go i wtedy jesteście na bieżąco. Coś tam się zaczyna dziać też w Chinach. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego Chin ogłosiło, że wdraża ogólnokrajową kampanię łamania kart, która polega głównie na zakazaniu transakcji i sprzedaży kart bankowych w celu zwalczania oszustw telekomunikacyjnych. Spowoduje to druzgocący cios dla chińskiego krypto-OTC. Przestępcy w Chinach używają krypto do prania pieniędzy, a sprzedawcy OTC również pożyczają i kupują karty bankowe. Z tego powodu na liście kart znajduje się już wielu sprzedawców OTC, a jednym, tutaj słyszeliśmy wcześniej, jest nim Zaodong, Dong, który przebywa w więzieniu. Czyli największy chiński sprzedawca OTC, partner Binance OTC i udziałowiec w Teterze. Także tutaj też trzeba zwrócić na to uwagę. Crypto Globe, cena bitcoina nie spadnie. O, tutaj nas to interesuje bardziej niż to, co się dzieje z ttr -em. Kto by na to zwracał dzisiaj uwagę? Więc, Ki Jong-Jung, dyrektor generalny firmy analitycznej CryptoQuant, zajmujący się analizą kryptowalut, powiedział w mediach społecznościowych, że uważa, że spadek cen Bitcoinów nie nastąpi, ponieważ cena BTC wzrośnie do poziomu 12 tysięcy dolarów. W tweetie Ki podkreślił wskaźnik średnich wpływów, to jest właśnie ta osoba o nazwie Ki Jong-Ju, że ta strefa zagrożenia. Nie ma w tym momencie, bo sugeruje, że wieloryby bitcoinowe nie przenosiły swoich funduszy na giełdy kryptowalut i na razie nie zamierzają. Nawet przy tym wzrostu ceny do 11 tysięcy dolarów. Na tej metryce widzimy, że wszystko powyżej 2. To jest właśnie ta strefa zrzutu wielorybów, i nie mieliśmy jej od 9 marca 2020 roku. Ta metryka, można powiedzieć, na tej bazie też powstała. W tym momencie widzimy, że nie ma za dużo osób, a bardziej tych kont instytucjonalnych wielorybów, bo nie jesteśmy z tymi ponad dwoma, jak mieliśmy w marcu na tym wykresie, więc nie za dużo jest tych bitcoinów na giełdach. Na Bitcoinie też macie dzisiaj ciekawe artykuły. Sprzedał 40 tysięcy Ethereum po 1 dolar za sztukę. <gry> Czyli kto to jest? David Schwartz, oczywiście. Dzisiaj ten portfel by był warty 15,5 miliona dolarów, także troszeczkę za szybko sprzedał, wydaje mi się. I to o tym mówiliśmy już chyba rok czy dwa lata temu też. Ale odświeżamy sobie tutaj oczywiście pamięć. Oprócz tego mamy też informacje na temat Satoshi'ego, który wypływa. Na szerokie morze. Satoshi to załogowy statek klasy turystycznej, który przygotowuje się właśnie, aby wypłynąć na szerokie morze. Dowiecie się gdzie. A co jest ciekawego, to jest moja ulubiona liczba, nie wszyscy wiedzą 777. A te apartamenty będzie można kupić na aukcji, a na pokładzie Satoshi będzie można płacić BTC za wszelkie rodzaje towarów i usług. Wow! Więcej na Bithubie. Stany Zjednoczone nie odpuszczają też w walce o hashrate Bitcoina. Tutaj mamy Marathon Patent Group ogłasza joint venture z Beowulf Energy. Ile tam będzie megawatt? 105. Także jest to co wydobywać. A Beowulf dostarczy energię do zakładu Hardin w stanie Montana do centrum danych po koszcie około niecałych 3 centów. Czyli można tanio, gdy się grubo Inwestuje. Więc to są miłe informacje, kiedy Stany Zjednoczone dołączają do tego wyścigu hash rate'u Bitcoina. Daily Huddle, statek kryptograficzny, który wysłał wczesne ostrzeżenie o dużej korekcie Bitcoina w zeszłym roku, kiedy mieliśmy taki spadek. Dave the Wave zauważa to, o czym mówi Bob Lucas, którego śledzimy czteroletni cykl. Do tego dodaje jeszcze informację, że po tym cyklu, o którym mówi Bob Lucas, możemy dojść oczywiście do tych około 200 tysięcy Dolarów, ale potem będzie kilkuletnia korekta, solidna, przed ponownym rozpoczęciem nowego cyklu boomu, który katapultuje wiodącą kryptowalutę powyżej 280 tysięcy dolarów pod koniec 2027 roku. Czyli jesteśmy gdzieś w tym momencie, delikatnie do 2000

Roku. Czyli tutaj gdzieś byśmy mieli spaść do około 70, bo Blukas chyba mówił nawet o 32 tysiącach dolarów z tych, jeżeli byśmy oczywiście doszli do tych 200 tysięcy dolarów. Co może przeszkodzić takim wzrostom, to jest to, co się dzieje na przykład w Rosji. Local Bitcoins zostaje też już zablokowany w Rosji, czyli ta platforma peer-to-peer. Niektórzy zastanawiali się, kiedy to było, bo już tutaj na czarnej liście został dodany lokal bitcoin z 21 lipca tego roku w Rosji, ale osoby zaczęły mieć pierwsze trudności z wejściem na tę stronę z Rosji pod koniec września 2020 roku, czyli niedawno. Mamy teraz październik, no i na razie nadal znajduje się na czarnej liście w tym kraju. Na lokal Bitcoin z Rosja była największym rynkiem obrotów na tej platformie w kwietniu i maju 2020 roku, wyprzedzając nawet Wenezuelę. Co tam się wydarzyło w tym czasie, nie wiemy. Nie wiemy dlaczego został zablokowany. Dodaję też informację, że jeszcze chodzi o fińską giełdę kryptowalut, która została oskarżona o to, że jest głównym celem nielegalnych funduszy. Według raportu CypherTrace Local Bitcoins otrzymało ponad 99% funduszy przestępczych wśród fińskich giełd w ciągu pierwszych 5 miesięcy 2020 roku. Jukka Bloomberg, dyrektor spraw marketingu z Local Bitcoin, stwierdził następnie, że transakcje na platformie Darknet spadły o 70% w 2020. 20 roku. Więc widzimy, że to jest kolejny ban w Rosji po Binance, który został też wprowadzony na tą samą listę 24 września. Stwierdzają, że strona została umieszczona na czarnym liście z powodu dystrybucji danych związanych z nabywaniem walut cyfrowych, takich jak Bitcoin. Także mamy to, mamy kolejny dzień. Znowuż tutaj nasze regulacje troszeczkę przygnębiają, ale z drugiej strony nam mówią o tym, że Bitcoin nie spadnie już. Także jesteśmy tutaj spokojni. Ja wam życzę wspaniałego dnia. Widzimy się ponownie w kolejnym dniu o godzinie 19. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.